Hej, 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 dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Robin Hood Sherwood Builders i generalnie zaczynamy sobie w miejscu, które zakończyliśmy na live'ie. Naszym zadaniem w tym momencie, już dobrze o tym wiem, że w tym momencie tak jest, naszym zadaniem jest sprzątnąć tego kata, który się tam znajduje, tego tu. I mamy na to tak naprawdę niewiele czasu, dlatego też, proszę ja ciebie, trzeba się w miarę sprężać i przede wszystkim dobrze wycelować. O, fantastycznie, prawie się udało. No jak ja mogę w tę skałę tutaj cały czas... No i lipa. No właśnie. No chodź tu. Już wracam, już wracam, już wracam. Już jestem. O kurczę. Tego to nie zauważyłem go. O, ale cymbał dostałem. Ale ja chciałem zrobić unik, znaczy ten. Gościu! Dlaczego ty... Boże, jak ja nie umiem sterować tą postacią. System walki to jest po prostu jakaś miazga. Uciekaj i znowu zrobiłem to samo co na live'ie. Już jak teraz sam jesteś, to mnie tam wszystko jedno. Bo mogę blokować, ale jakby czaję moment, to mogę go również skontrować. Tylko kurczę, nie umiem tego robić jeszcze. No chodź. Ależ kurczę. O, teraz się udało skontrować. I dziękuję. I dobranoc. Rany boskie, jestem kioskiem. Dobra, grunt, że się udało. Pieniądze daj, to daj, to daj. Co ja tu mogę zrobić? O, mogę gotować, ale nie potrzebuję tego. Właśnie, z takich ciekawostek mamy również zatrute strzały, których zapomniałem użyć. Także głupio wyszło. Nie, zapomniałem kompletnie użyć tych strzał. Nie powiem, żeby to był pierwszy raz. Ale bardzo fajna sprawa, bo generalnie strzelamy i... zatrucie dodaje damage dodatkowy. Także fajna opcja. Coś tu... tam glina jest, to tam nie będę szedł na razie. Kim ty jesteś? Louis. Artysty jeszcze nie ratowałem przed ścięciem. A gdzie tam artysta? Daleko mi do mistrza Hugo czy Simona i innych im podobnych. Ale lubię łączyć barwy i formy na wdzięcznym materiale bielonej domowej ściany. Ta, rzeczywiście brzmi jak przyjemne zajęcie. Owszem, ale już do mojego rodzinnego Koningsbrew jej nie wrócę. Będą mnie tam szukali jak nic. Proszę, weź ten klucz. W moim domu ukryłem oszczędności. Dziękuję, fantastycznie, tak, tak, w kwiatkach, dziękuję. 1,5% reputacji, także jest gituwa. Ogólnie rzecz ujmując, mamy już ponad te 40%, na których nam generalnie zależy, żeby pójść gdzieś dalej. Ale nie. Ale w chwili obecnej nie będziemy tego robili. W chwili obecnej to na pewno chcę przejść dalej i zapisać grę, to na pewno. O, jaki śmieszny wychodek. To jest jakiś... achievement? Nie. Hehehehe, no tak.
Jakiś taki mem troszeczkę. Ale spoko sprawa. Dobra, nie zmienia to faktu, że no na pewno chcę zapisać grę. To by nie było, zapisujemy. I proszę ja ciebie, do jakiej kwoty podnieśli za nas nagrodę? 1200, o panie! No to kurczę pieczone, no to już coś tam, jesteśmy warci. Dobra, gra zapisana, to jest najważniejsze. Troszeczkę żeśmy bazę rozbudowali, jak pewnie wiecie. Ale z takich rzeczy, które są bardzo dla mnie ciekawe. Jak wygląda sytuacja? Alchemik nie, trapper nie, piec nie, kowal nie. Czekaj, kurczę, znowu to. Kalnia nie, kuchnia się robiło coś tam samo, chata alchemika tu się robiło jeszcze, właśnie. Miło, że chłopaki pracują. Strzelnicy nic. Okej. Okay. Kamieniołom. To mówią gratis, to uczciwa cena. Farma, proszę ja ciebie. Konopia. Podobno tych konopi możemy... Z tych konopi możemy mieć całkiem fajne pieniążki. Także ja bym gernę sobie sprawdził, co ja takiego ciekawego mogę za nie dostać. No mamy ich 50 na ten moment. Dobra, i powiedz mi, za ile mogę je sprzedać? Hello. Hello. Tu. No tak, w sumie 250 drogą nie chodzi. Dzięki. Jeszcze jako gratisowy taki dodatek finansowy, to nie ma źle. Dobra, to do zjedzenia, to tutaj miedziany kilof już się nawet nie przyda. Nawet nie wiem, czy nie lepiej będzie to w ogóle wyrzucić. Niech sobie leży. Do góry nie poleci, jeść nie woła, jak to mawia klasyk. Dobrze, no to co, zapisujemy grę i lecimy dalej z tematem w takim wypadku. Czy chcę iść z questami, czy jeszcze bym, kurczę... A wiecie co? Zróbmy na razie tak. Ja zapiszę grę. I proszę ja ciebie. Chciałbym jeszcze zobaczyć, czy dalibyśmy radę. Może gdzie to było? Tutaj. Nie, tu byliśmy. To czy damy radę odbić ten teren tam po lewej stronie? Ach, no i mamy jeszcze przecież w tym miasteczku tam do odbicia jakieś tam tereny. To też by trzeba było ogarnąć. Zmiana strzału to jest X. Dobrze. Tu mamy zatrute strzały, na których mi zależy. Okej. Okay. I teraz tak. Musimy iść tu. Tu ogólnie już nie powinno nic się pojawiać, z uwagi na to, że tak, po pierwsze byliśmy w tym obozie i wyprzątnęliśmy chyba... W obozie są wrogowie. Aha, to jest obóz, który się respi. Dobra. Trochę słabo. Liczyłem, że jednak się nie będzie respił. No ale... Ale nic to. Idziemy spróbować tutaj swoich sił. Tu już widzę jakiegoś pazia. Sam tu jesteś? No co ty? 10 poziom, możesz, kurczę. Dziękuję.
trzcina, to tam małe piwo, po co mi to? Ale to piwo już mogę wziąć. No i kurczę, i co? I to tyle? Pokaż mi, czy mamy może jakiegoś questa do zrobienia? Znaczy, questa. Czy mamy jakieś punkciki do wydania? Mamy jeden. No nie jest to za dużo. Co mi to daje? Szybkość, stabilność bloku 10%. O, okej. O, maksymalne zdrowie 20. Aha, nie mogę tego wybrać. To kosztuje 3. No dobrze. To poczekamy jeszcze troszeczkę. Ej, tego nie robiliśmy. Hola, hola. Dzień dobry. Boże, nie widzę nawet, gdzie ja to... Aaa, wiem, o co chodzi. No to cwane lisy. Myśleli, że wystrychną mnie na dudka, ale nie. Ja nie jestem taki z pierwszej łapanki, jak to mawia klasyk. Tutaj gdzieś powinno być. Widzę, że nie bardzo. Dobra, to zrobimy to tak i spróbujemy jeszcze raz. Chociaż chyba kurczę nie do końca. Dobra, chyba jednak nie pykło to tak, jakbym chciał, żeby to pykło. No, weź. Dobra, coś takiego. Dobra. Aha. Ja gdzieś indziej muszę tym wycelować. Tam. O, to. Aha, to jeszcze nie koniec, ty. No, patrz, jaka zagadka. Puściu. Ale dlaczego ja niby nie mogę tutaj wleźć? Aha, takie rzeczy. Serio? Dwa. No nie wierzę w to. 50% szansy, że trafię dobrze. I dwa. Trzy. Cztery. Fenomenalnie. Panie. Mhm.
Jezu, nie wierzę w to po prostu, no. Boże, jaki dramat. No weźcie se, nie róbcie jaj ze mnie, no. Idź mi stąd. Mam na... Bro, nie komentujcie tego nawet, proszę. Przecież to klikłem. Klikłem, że tak brzydko powiem, żeby skakał. I miał biec. A on zamiast biec, to szedł. Straszna rzeżuncja, tyle wam powiem. Straszna rzeżuncja. Mam jeszcze pytanie. Dlaczego niektóre budynki się respią, jeżeli chodzi o tych zbrojnych, a inne nie? Już, możesz sobie iść? Jedenasty? Brzmiał dziesiąty wcześniej. To ciekawostka. Czyli to też jest jakieś takie randomowe jest troszeczkę, okej. Aha! I nie zrobię tej zagadki, bo nie ma słońca, tak? Ha! Aha! To też ciekawie. Znaczy, z jednej strony... Dobra, chyba się naprawiło. Boże! Robin! Nie wierzę w to po prostu, no nie wiesz. Mam nadzieję, że będzie warto, bo jak będzie tam tylko ryba i jakaś pierdółka, to normalnie się zdenerwuję. Dobra. Czyli grę trzeba tak naprawdę zapisywać. Właściwie co... Chwila. No, jako że już wiedziałem, co tam mam zrobić, no to wiecie. Tym razem się udało. Dobra, co my tu mamy? Trochę pieniędzy. 6 monet. To jest jakaś kpina. Normalnie... A. Szkoda szczępić buźkę. Coś tu jeszcze mogę zebrać? No dobra, chociaż ten naszyjnik i smalec. Nie wiem, po co jest ten smalec, ale... No i tutaj chociaż trochę pieniędzy jeszcze leżało, dobra. Niech będzie, że nie jestem aż tak mocno rozczarowany. Robin. Na farcie, ale zawsze. Czy jest tu gdzieś miejsce, gdzie mogę zapisać grę? Tak, w sumie tu.
Tam już nikogo nie ma, co ty mi tutaj. My jeszcze tam musimy tylko zajść. Pokaż mi, co tam jest. O panie, kawał drogi tam jeszcze, dobra. Widzę do skradania już kwiaty, czyli coś tu. No właśnie. Jakbym od góry tam podszedł? Chyba, że przeciwników będzie trzech czy czterech, to tam wszystko jedno, tak naprawdę. Czekaj, bo widzę raz, dwa, trzy osoby. To sobie podejdziemy tu. Które macie poziomy? Ten ma 12. Trochę lipa. Ten tamten nie wiem, który ma. Możesz się stąd... Który masz? 11. O, miło. Pytanie, czy ja dałbym radę do niego podejść. Aha, bo on tu zmienia kierunki jeszcze. No, popatrz. No bystrzak jeden, no. Chodź, chodź, to od razu cię tam... O głowę skrócę, czy coś. Nope. Dobranoc. Tobie również. Damage za damage. Dobranoc. Tobie również. A, co takiego ciekawego tu mamy? Pieniądze, piwo, pieniądze. No to standardowo. Ja nie wiem, ci ludzie są niesamowici. Cały czas pieniądze noszą mi piwo. I nic więcej. O, coś fajnego. Łuk rekruta, ty, coś nówka sztuka. Tego nie miałem. Co to jest łuk rekruta? Dobra jakość, o kurcze, 26-32 damage'a. No to ten po ulepszeniu nawet ma. Projekt tego łuku skupia się raczej na wytrzymaniu licznych błędów, jakie niewątpliwie popełni posługujący się nim zielony strzelec. Sam jesteś zielony. Zasięg strzału 5500, a ten 5500. Waga 3. Waga 3. Nie wiem, czym to się różni niby. Prosty łuk od łuku rekruta, ale generalnie mamy coś nowego, fajnie. Szkoda, że teraz, po x razach, kiedy ulepszyłem ten łuk, który mamy teraz, ale to nic, to nic, to nic. Najważniejsze, że coś tam faktycznie progresujemy. O! Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, bułkę sobie wezmę. Dziękuję.
Ej, co, i to wsio? Łe. A jest pieniążek jeszcze. Hola, hola. No i to by było tyle. Dobra. Ja, ten łuk taki cieńszy się troszeczkę wydaje. No bo zobacz, to jest... Stanę może w słońcu, co? No słońce! No nie, bądź takie wredne, no! No idę, żeby pokazać, to gaśnie, no. Czekaj, czy to nam zaliczyło w ogóle? Tak, obóz jest pusty, okej. To zrobione, to zrobione, to zrobione, dobra. Tu mamy pochytane. Ten obóz jeszcze by warto było wyzwolić, tylko kurczę, nie wiem, czy będzie tak łatwo, jak mi się... Bo mam nadzieję, że będzie łatwo. A zatem... Zaraz spróbujemy. Tylko czekaj, najpierw to ja bym chciał tak. Najpierw to ja bym chciał zrzucić przedmioty, których nie potrzebuję na pewno. Farbę. O, materiał unikatowy, fajnie. Mhm. To sobie zjedz od razu. Tu dziękuję. A, nie mogę tego tak zjeść, tak? Bez sensu. Tego łososia też trochę już, kurczę, mamy. Smalec też tutaj, bo nam się nie przyda na pewno. Dobra, to idziemy w takim razie. Mówiliście w ogóle, żeby to faktycznie sprzedawać, tę biżuterię, bo to ona do niczego się nie nadaje innego niż na sprzedaż. Także wykorzystam sobie tę poradę. Daj mi naszyjniki, których mamy już 5. I tych też mamy 5. I jeszcze jakiegoś czegoś mieliśmy 5 tych bransoletek. A, 2, przepraszam, nie 5. Wszystko? Wszystko. A, zdobiony sztylet jeszcze, dobra. I kostur starca, to sobie zostawimy, bo to się może przydać. To możemy oddać, żeby dostać sobie tam jakieś tam bonusy, boosty i tak dalej. Także przehandlujmy te wszystkie rzeczy. Cześć, gdzie masz? Jasne, że mam ofertę. Kup ode mnie naszyjniki. Zawsze to 500. Prawie. Łuk rekruta jest warty 140. Okej, kumam. A to 550, ale to nie, to tego nie potrzebujemy na razie. A pokaż mi jeszcze właśnie, czekaj, myśliwi. No przecież. Wyślij do magazynu, to na pewno. Wędkarze. Wyślij do magazynu, na pewno. Mało miejsca w magazynie, dobrze. To zrobimy to inaczej w takim razie. Górnicy. Wy macie ino 4 miedzi, także no nie poszalejemy. A tu nikt nie pracuje, czyli jest ok. Czyli zgodnie z tym, co planowaliśmy. Daj mi w takim razie, proszę ciebie, sól. 3 sztuki, nie dużo, ale zawsze. Mięso sarny mi daj. I łososia też mi daj. Powiedz mi, czy mogę coś tutaj ugotować z tej soli i w ogóle łososia? Chyba nie za bardzo. Dobra, z łososia nic nie zrobię. Ale za to mogę zrobić z tego. Dobra, poczekaj. Daj mi sól. Jeszcze 6. Dzięki. A za ile byś kupił ode mnie łososia, co?
4. W sumie zawsze coś. Dobra, dzięki. To tutaj proszę ja ciebie, zrobimy sobie mięsko sesarenki. Wytwórz. A, bo tu już żeśmy zrobili coś. No tak, faktycznie, zapomniałem o tym. Pokaż mi nie to. Czy jest tu coś wartego uwagi, co mogę kupić za jeden cały punkcik umiejętności? Mam 2 punkty umiejętności! Kurczę pieczone, panie! Ognista strzała. Ciekawe, czego wymaga. Dymna z ostrzami. To może na razie nie. Może na razie nie. Może spróbujmy na razie... Gdzie to kurczę było? Tu? Nie. Tu chyba to było. Tak. Bystry wzrok. Aha, to zwiększa zasięg, dobra. Zwiększa zasięg działania trybu łowcy przez ściany. To mi się nie przyda chyba teraz. Wzmacnia widoczność zwierząt, ziół, wrogów. No to w sumie mamy chyba to, co potrzebujemy tak naprawdę teraz. A jeżeli chodzi o to... Tutaj niczego nie zrobimy więcej. Dobra. W takim razie weźmy te rzeczy z kuchni, sprzedajmy te sarne. Dziękuję. Zeżrę sobie chleb. Dzień dobry. Good business to you. Z tobą również dobrze robić interesy. Ten pieczony zając też wcale nie stoi tak źle. Nie, sprzedajmy tak za 26. 12 chociaż mieć tu. No i dobra, a pokaż mi, czy mamy jeszcze jakąś skrzynkę taką z ulepszaczem. Nawet jeżeli to na pewno nie tu. A u nas? Jak to u nas wygląda? Hola, hola. Mamy coś, czekaj. No to ja bym chciał... Tego nie mogę. Dobra, to jest za mocne. Maści z krwawnika to też tak średnio bym powiedział. No cóż. To nie mamy. Ale myślę, moi drodzy, że tym akcentem możemy sobie zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, życzę wam przyjemnego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej!